No kto oglądał to spotkanie, to chyba widział, jaka była dramaturgia tego meczu, wręcz nieprawdopodobna. Zaczęliśmy bardzo dobrze w naszym stylu, agresywną obroną. Prowadziliśmy bodajże 12 do 4 i Ursynów zmniejszył skład, zagrał też agresywnie, zagrał dużo przekazem. Mieliśmy z tym ogromny problem. Dzieliliśmy się słabo piłką, rozkładaliśmy ręce, byliśmy zdziwieni cały czas. Nie wiem, czym byliśmy zdziwieni, tym, że ktoś może z nami wygrywać, co jest dla mnie dziwne. No ale czwarta kwarta to już naprawdę pokaz siły, pokaz takiego dążenia do zwycięstwa za wszelką cenę. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę i naprawdę szczęśliwie doprowadziliśmy do dogrywki. W dogrywce już udało nam się zwyciężyć w tym dramatycznym spotkaniu. Jesteśmy w czwórce, co jest naprawdę niebotyczne dla nas, ale nie chcemy się zatrzymywać tylko na tym. Plan mamy zawsze prosty. Chcielibyśmy grać agresywnie, chcielibyśmy trafiać, no to jest wiadomo, chcielibyśmy grać dobrze w ataku, dzielić się piłką, natomiast no, przeciwnik też się przygotowuje do meczu, też nam zabiera pewne nasze argumenty. Nie wiem, czy ta przerwa taka prawie dwudniowa wybiła nas troszeczkę z rytmu. Także przez trzy kwarty, no może pod początkiem pierwszej części pierwszej kwarty wyglądaliśmy bardzo średnio. No. I chwała i cześć chłopakom, że w najważniejszym momencie zebrali się, uwierzyli i poszło do przodu. Znam szczerze, że wierzyłem do końca, że zwłaszcza jak już włączyliśmy ten nasz defense w czwartej kwarcie i mimo tego, że nie trafialiśmy łatwych rzutów, ale jednak był defense, na defensie budowaliśmy fundamenty naszej gry w tym turnieju, więc wierzyłem do końca, że się uda i się udało.